Katarzynę Bondę często określa się królową polskiego kryminału. Pierwszą powieść wydała zaledwie 8 lat temu, a dziś jej książki są tłumaczone na 7 języków. Bonda do polskiego kryminału wprowadziła nowy typ detektywa. Na kolejną część tetralogii o Saszy Załuskiej z niecierpliwością czekają czytelnicy i wydawcy. Powiedziałaś kiedyś, że ponownie się narodziłaś, kiedy miałaś 28 lat. Gdyby spróbować tak bardzo syntetycznie powiedzieć, czym różniła się Katarzyna Bonda sprzed tych drugich narodzin od tej po? To są dwie różne osoby, mi się wydaje. To znaczy, to jest kwestia zarówno dojrzałości emocjonalnej, co się przełożyło też na fizyczność. Jakbyś mnie zobaczyła wcześniej, to byś zobaczyła zupełnie inną osobę i o wiele, myślę, że na pewno mniej atrakcyjną. Ja dopiero zaczęłam być ładna tak około 30 roku życia, jak urodziłam dziecko. Tak, to prawda. Ale przede wszystkim to były zmiany dotyczące jakby takiego postrzegania rzeczywistości i odpowiedzialności za swoje życie. To znaczy, tego typu doświadczenie, jakie ja mam na koncie, to po prostu burzy ci całkowicie, destruuje ci rzeczywistość, a jednocześnie potem sprawia, że wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na marnotrawienie czasu. Katarzyna Bonda sprzed tych ponownych narodzin to jest dziewczyna z Hajnówki. Nadal jestem dziewczyną z Hajnówki. To się akurat nie zmieniło i jakby tutaj pewne elementy zostają, wiadomo. To znaczy, na pewno zostaje moja bezpośredniość, która jakby procentuje też tym, że jestem w stanie robić research do książek, jestem w stanie dotrzeć w każde miejsce i znaleźć wspólny język z każdą osobą. Powróćmy jeszcze do tej Katarzyny Bondy, czy też Kasi Bondy, która nie jest pisarką. Ta Hajnówka trochę mnie ciekawi, jak byłaś wychowywana w domu, jaką dziewczynką byłaś? No, byłam bardzo poukładana, skrupulatna i nigdy nie było ze mną problemów w szkole. Dobrze się uczyłam, ale jednocześnie byłam narowista. To znaczy, jakby w ogóle w moim charakterze leżą dysonanse. To znaczy, z jednej strony jestem chodzącym chaosem, a z drugiej strony jestem w stanie na tyle się spiąć i zdyscyplinować, żeby napisać książkę, i to wielowątkową i grubą. Miałam swoje idee fix i musiałam je realizować. Od 6 roku życia grałam na fortepianie. Najbardziej mi się podobało doprowadzanie technicznie do perfekcji konkretnego utworu. Koncertowałam też w Filharmonii Białostockiej. To było dla mnie koszmar, ponieważ, jak powiedziałam wcześniej, byłam nieśmiała, strasznie się wstydziłam występować i nienawidziłam tych wykrachmalonych bluzek i tych lakierek, które musiałam nosić, i plisowanych granatowych spódniczek, które dzisiaj dałabym się pokroić za taką spódniczkę. Natomiast jakby sam występ nie był dla mnie fascynujący. Dla mnie najważniejsze było to dopracowywanie do perfekcji utworu. I tak sobie myślę, że to między innymi to jest ten sam modus operandi, jeśli chodzi o pisanie, ponieważ większość czasu ja spędzam właśnie pisząc i tego nie widać, a jakby to zmaganie się samemu ze sobą, jakby po prostu wchodzenie coraz wyżej i wyżej, nikt tego nie widzi, jestem dla siebie najbardziej okrutnym szefem. A twój tato zgadzał się na taką niezależność córki? Mój tato był, bo już nie żyje, był klasycznym patriarchalnym mężczyzną, który po prostu w ogóle nie rozumiał i w ogóle jakby poczucie, że jego córka mogłaby być artystą, to dla niego byłaby pewien rodzaj obelgi. Bardzo ważny był dla mnie honor, godność. W ogóle to była po prostu, honor to podstawa, zawsze to powtarzam. Ponieważ mój ojciec, kiedy się dowiedział, że w końcu wybrałam dziennikarstwo, to w ogóle po prostu był przeciwny kompletnie i mówi, że zaraz z twoim charakterem wyślą cię na wojnę i na pewno cię tam odstrzelą. On po prostu nie czuł się pewny, myślał, że jakby nie jest w stanie mi dać zaplecza. Pamiętam, że padały takie słowa, że on nie ma pieniędzy, żeby mi pomóc, żebym ja tą dziennikarką została, co z tego, że skończysz studia. Przeszłam wszystkie możliwe szczeble kariery w dziennikarstwie. Zaczynałam od naprawdę bardzo niskiego szczebla dziennikarza miejskiego. Jestem takim klasycznym przykładem człowieka, któremu zależy, wobec czego zgadzałam się za niewielkie pieniądze pracować, ale jakby dla doświadczenia. I te wszystkie rzeczy dzisiaj procentują. To nie jest tak, że to nie jest wcale tak, że coś, cokolwiek dostałam free, tak? Cokolwiek dostałam, że łatwo do mnie przyszło. W pewnym momencie następuje tragiczne zdarzenie, które zatrzymuje cię, i to jest ta trauma, od której zaczęłam rozmowę. Powiedziałaś, że umarła Katarzyna Bonda. Co to była za historia? Byłam już dziennikarką od kilkunastu lat, pracowałam wtedy w Newsweeku.
Pracowałam intensywnie, zawsze pracowałam intensywnie, misyjnie i starałam się dać z siebie wszystko, ale jednocześnie zaniedbywałam tą przestrzeń odpoczynku. Zgadzałam się na rzeczy, na których się nie powinnam zgadzać, to znaczy na pracę ponad siły i na... Pamiętam, że miałam mieć wtedy urlop, ale nie dostałam go, ponieważ nie było ludzi, bo był sezon urlopowy, więc musiałam, dopiero wróciłam z jednego materiału, musiałam jechać na następny. Jechałam za szybko, bo się spieszyłam. Nie zauważyłam człowieka, którego uderzyłam. I to był moment. To były sekundy. Jak się zatrzymałam, to już po prostu... To było to zdarzenie. Karetka go zabrała i potem poinformowano mnie, że on zmarł. Potem był proces, potem były lata leczenia się, bo po czymś takim zdiagnozowano mnie PTSD. Nie byłam w stanie wrócić do dawnej rzeczywistości, nie byłam w stanie już wierzyć w tą pracę, ale też miałam ogromne poczucie winy. Jakby to jest tak, że po czymś takim, po takim zdarzeniu, po doświadczeniu śmierci, jakby nigdy nie wracasz do siebie. To jest już po prostu kompletnie, destruujesz się i roztrzaskujesz się. I tak było ze mną. I to było takie zdarzenie, które nie od razu destruuje ciebie, ponieważ ja tak naprawdę nie chciałam żyć. Były takie momenty, które po prostu, do których nie chcę wracać. Jedyne, że tak powiem, takim światełkiem w tunelu to była moja córka. To było światło, które ja po prostu czułam odpowiedzialność, że muszę trwać. To było kolejne z kilku dramatycznych, takich traumatycznych momentów. Zdaje się, że kilkanaście dni przed tym 11 dni wcześniej. Umarł twój ojciec. No tak, bo ja byłam w żałobie, dzisiaj też to wiem. Jakby od razu wróciłam do pracy po śmierci taty i jakby tata był bardzo ważną postacią w moim życiu i jakby tąpnęło to mną. On chorował na raka. Przez 8 miesięcy jeździłam do niego właściwie co tydzień, więc byłam w pracy, a w weekend jeździłam do niego. Wcześniej była kolejna żałoba po małżeństwie pierwszym. No tak, to znaczy nie chcę. Wiesz, ja tak wymieniam te kolejne rzeczy, żeby jakby zwrócić uwagę na tę złożoność traumy, która w krótkim czasie ciebie dotknęła. Znaczy, nie chcę tutaj wyjść na jakąś męczennicę. To nie jest tak, że ja nie chcę się tym usprawiedliwiać, ani nie chcę się tym zasłaniać. Pewne rzeczy muszą się wydarzyć, ponieważ my nie dbamy o to, o własną higienę psychiczną. Dzisiaj to wiem. I ja nie potrafiłam mówić nie. Nie potrafiłam powiedzieć nie potrafiłam powiedzieć stop. Zgadzałam się na bardzo wiele rzeczy, których sama nie chciałam. Dzisiaj tego nie robię i dzisiaj umiem powiedzieć nie. Jeżeli czegoś nie chcę, to znaczy, że tego nie będzie. Miałam problem z wyjęciem tej nogi z błota, jak mówią psychologowie, że po prostu chciałam tam tkwić i dopóki jej nie wyjęłam, to nie byłam w stanie pójść naprzód. Natomiast później, w momencie, kiedy rzeczywiście poskładasz się, i to wcale nie jest tak, że książki były dla mnie terapią, ponieważ ja de facto pisać zaczęłam, jak już się poskładałam, jak już się ogarnęłam. Pamiętam te ciarki na plecach, ponieważ sobie dokładnie wtedy pomyślałam, że to jest tak, że chciałam tak naprawdę tego. Że przecież zawsze chciałam pisać książki. Mało tego, że jakby ten rodzaj zapisu to jest pisanie z mojego brzucha, z moich trzewiów. To nie jest już rozum, to nie jest serce, to jest po prostu brzuch, mój brzuch. Jeszcze są takie elementy losu, żeby nie powiedzieć fatum. I jak ja teraz grzebię w moim genogramie, w mojej przestrzeni przodków i w historiach, które się zdarzały, zwłaszcza na przykład po kądzieli ze strony choćby mojej mamy, albo cała ta sytuacja, osoba, która zginęła w tym wypadku, urodziła się dokładnie tego samego dnia co ja, tylko innego roku. Kiedy jakby te wszystkie elementy delikatne złożysz, kiedy po prostu okaże się, że widzisz to wszystko już całościowo, a nie tylko, że uczestniczysz w jednym zdarzeniu, to zastanawiasz się w takim razie, może wysyłamy te marzenia w kosmos, a może wysyłamy je do niebios, a może wysyłamy je gdzieś, ale one gdzieś trafiają. I wcześniej czy później pewne rzeczy ci się zdarzają, bo o nie prosiłaś. Chcesz powiedzieć, mówiąc o tym genogramie, że nosimy w sobie los,
swoich przodków. Nosimy w sobie pamięć naszych przodków i cały ten psychologiczny background. Nie tylko dziedziczymy biologię, nie tylko jest genetyka, ale też jest pamięć. Ja wtedy mogłam powiedzieć, że nie jadę na ten reportaż, że nie, wyrzućcie mnie z pracy. Ja teraz zasługuję na to, żeby mieć wolne. Ja mam urlop. Nie zrobiłam tego. Takich sytuacji było mnóstwo. I my w naszym życiu dokładnie to robimy. Często. Nie szanujemy samych siebie. A potem się okazuje, że los musi dać ci nauczkę i powiedzieć halo, może się w końcu zatrzymasz. Musiałaś napisać kilka powieści, żeby zacząć pisać Okularników, czyli powieść, która zmusiła cię do powrotu do Hajnówki i właśnie do badania, do powrotu do swojej babci Katarzyny, po której masz imię. Czy to jest tak, że ja po prostu robię swoje. Znajduję jakąś historię i ona mnie interesuje i ja wiem, że ona mnie, przepraszam, bierze. Że ona mnie po prostu bierze, że na tyle jest gorąca ta emocja we mnie, że ja chcę to opowiedzieć. Pamiętaj też, że te książki się pisze rok, dwa. Musisz dwa lata być na gorąco związana z tą opowieścią. To nie jest tak, że coś cię zachwyci teraz, a potem jutro trochę, a to jednak może nie. Ja wybrałam Hajnówkę dlatego, że moi krajanie domagali się, że, żeby chcieliby mieć książkę, skoro może pani się wstydzi, że pani jest Hajnówki. Więc jak ktoś mi rzuca taką rękawicę, no to ja ją podnoszę. Więc powiedziałam, dobrze, będziecie mieli swój kryminał. Ale będzie bardzo wielu złych ludzi, ponieważ jakby takie osoby zaludniają opowieści kryminalne. I jak tam pojechałam, to na początku wcale nie planowałam, że będzie tam opowieść o pogromie wsi prawosławnych z 1946 roku, ponieważ znalazłam ją w trakcie. A co ty wiedziałaś wcześniej o swojej babci Katarzynie? Wiedziałam, że zestrzelił ją niemiecki czołg i że moja mama została sierotą w wieku kilku lat. Bardzo dużo kosztowało mnie napisanie, zwłaszcza tego fragmentu dotyczącego samego pogromu, czyli to jest część podzielona książka jest na daty, więc 1946. Pogrom białoruskiej prawosławnej ludności. Dokonany przez jednego z żołnierzy wyklętych, Romualda Rajsa Burego, i zginęli tam wyłącznie cywile. Także dzieci i kobiety. I jakby to była sytuacja, która po prostu była przez lata przemilczana. Jakby ja nic nie wiedziałam o tej całej historii. To było dla mnie najbardziej przerażające i jednocześnie najbardziej interesujące fabularnie, ponieważ jakby napięcie dramaturgiczne polegające na tym, że w 1946 roku zginęło bardzo wiele osób, około setki, a mówi się w lokalnych wsiach nawet o kilkuset. To, co jest w dokumentach IPN-u, to jest około setki. Plus 50 furmanów uprowadzonych i zamordowanych w regularnej egzekucji, których ciała zostały zrzucone do ziemianek, gdzie chłopi trzymali marchewki i warzywa i kartofle. I ta sprawa została ujawniona w 1994 roku. Czyli mamy od 1946 roku do 1994 roku tyle lat, nikt nic nie powiedział. Mało tego, ja stamtąd pochodzę. Nigdy o tym nie słyszałam. Ludzie mi mówili, że jak pani to napisze, to niech pani tu nie przyjeżdża. Albo jak pani tego nie napisze, pani się nie odważy. Ja mówię, ja? Jak to nie? I oczywiście, że napisałam. Natomiast o czym świadczą te reakcje? O tym, że cały czas to jest żywe. Zanim napisałaś tetralogię Saszy Załuski, wcześniej była trylogia z Hubertem Meyerem. Oboje bohaterowie wypełniają ten sam zawód. Śledzą historię, budując portret psychologiczny mordercy. To ciekawy punkt widzenia, który obrałaś. Skąd ten pomysł? No, jak zaczynałam opowiadać o profilerach, no to w Polsce w ogóle trzeba było tłumaczyć, co to jest. Dzisiaj... Bo profiler to jest osoba, która profil psychologiczny buduje... To jest psycholog śledczy, który bada ślady behawioralne, czyli ślady zachowania sprawcy na miejscu zdarzenia. Oczywiście to się sprawdza tylko do spraw ciekawych kryminalistycznie, czyli nie do klasycznych śledztw typu rogacizna, albo przemoc domowa, albo zbrodnie przy kapuście, albo gdzie meneloki się pobiją. To nie chodzi o takie historie. Dla mnie to było fascynujące, kiedy odkryłam, że rzeczywiście taka osoba jest w Polsce realnie. Pamiętam, że nie mogłam dostać komórki do
Tego pana? Do Bogdana Lacha, pierwszego polskiego profilera z Katowic. I oni po prostu nawet mi powiedzieli, że nie ma takiej osoby. Mówię, jak to nie ma? A pan Bogdan Lach to co? No to jest szef sekcji psychologów, a nie żaden profiler. Ja mówię, to fajnie, bo ja stoję na dole pod komendą i nie ruszę się stąd, dopóki nie będę mogła rozmawiać z szefem sekcji psychologów. No i wpuścili mnie. Ja pamiętam, że już przy pierwszym spotkaniu z Bogdanem naprawdę byłam zafascynowana. Oczywiście to było tak, że ja mało wiedziałam bardzo wtedy. Po polsku były właściwie dwie książki traktujące o tym. To były Motywy zbrodni Johna Douglasa i Profilowanie kryminalistyczne wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych, ale to coś zupełnie innego, tak. Bo to jest materiał na aktach. To, co wiedziałam, to znalazłam po angielsku bardzo dużo materiałów, to przeczytałam, ale nawet nie rozumiałam niektórych słów, bo one były specjalistyczne, wobec czego jechałam po prostu właściwie zielona, a nienawidzę tak jechać, ponieważ lubię być dobrze przygotowana. I okazało się, że po prostu to, co Bogdan opowiedział, to było tak fascynujące, że ja po prostu kompletnie się zakochałam w tej metodzie. Zresztą to jakby pasuje mi dokładnie, jak wybierałam postać, to dla mnie było ważne, żeby to była osoba, która będzie, nie tylko będzie takim klasycznym detektywem, bo ja nigdy nie czytałam tak naprawdę kryminałów i nigdy mnie one nie jarały aż tak bardzo. Więc jakby po prostu profil nagle się okazało, że dokładnie odzwierciedla to, co mnie interesuje i w literaturze, i w życiu, ponieważ profiler pyta przede wszystkim o dlaczego, czyli pyta o motyw. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że miałam swój skromny udział w tym, żeby profilowanie wprowadzić na nasz, powiedziałabym, polski rynek. No to jest rzeczywiście dokonanie. Kolejnym dokonaniem, które z kolegami, koleżankami wnosisz, to jest rewolucjonizowanie polskiej powieści poprzez powieść kryminalną, bo to już trudno, nawet nie znając twoich powieści, nie zorientować się, że choć to są kryminały, to jest znacznie więcej. To jest nowoczesna powieść psychologiczna, powieść o dobru i złu, powieść o ważnych aspektach życia. Znaczy, z całą pewnością to też jest dzisiaj, powieść kryminalna też jest diagnozą społeczną. Też pokazuje, jakie tematy nas dręczą, nas trapią i z czym powinniśmy pracować. To są też te trupy w szafie, nie tylko te realne trupy w sprawie morderstwa, których się toczy śledztwo. Zgadza się. To znaczy, to jest też tak, że ja bym, gdyby ta powieść nie ewoluowała w taki sposób, ja prawdopodobnie nie byłabym w tym gatunku, dlatego że jakby mnie sam trup nie interesuje. Podobnie jak Chandlera, zupełnie nie interesowało śledztwo. Interesowały go relacje bohaterów i to, co się dzieje z jego główną postacią i jakie on ma kłopoty i rzeczywistość, która go otacza. I jak się spojrzy na takie wielkie dzieła, te, które zaliczamy do klasyki, to możemy powiedzieć ich rzecz jedną. Mianowicie to nie ma znaczenia, czy to jest powieść kryminalna, czy jakikolwiek inny gatunek. Tu chodzi o to, że dziś mamy właściwie kombo gatunkowe, ponieważ to nie jest tylko kryminał, to jest zarówno opowieść o rzeczywistości, która nas otacza, czyli bardzo precyzyjne mnóstwo takich detali, które pozwalają nam podróżować po tej przestrzeni. Co my wiemy o Skandynawii? My wiemy to, co przeczytaliśmy ze skandynawskich kryminałów. Pomieszanie tych gatunków, coś, co kiedyś byłoby uznawane za profanację literacką, dzisiaj nie tylko uchodzi płazem, ale jakby jest po prostu nobilitowane na rynku naszym wydawniczym i w ogóle w literaturze. A czy powiedziałabyś za Flaubertem, że profilerka Sasza to ja? Na początku, jak składałam Saszę, wymyślałam ją, to ona miała być zupełnie inną osobą. Miała być elegancka, nie miała przeklinać, miałaby mieć poukładane życie, miała być uporządkowana, miała być osobą kompletnie inną niż jest w książce. Ale nie mogłam jej pisać. Po prostu była drętwa. Jak zapisywałam te dialogi, to po prostu czułam, że coś jest nie tak i wiedziałam, że no, albo coś zmienię, albo ta książka nie powstanie. W związku z tym w pewnym momencie dogadałyśmy się z Saszą, że dobra, będzie, czy pożyczę kawałek siebie, ale coś za coś, tak? To znaczy jakby i ona po prostu była no, niesforna i domagała się pewnych zachowań, które... Prawdą jest, że też bym się w niektórych sytuacjach dokładnie w taki sam sposób zachowała, wobec czego tak.
Natomiast wszystkie elementy fabularne, wszystkie zdarzenia, które jej daje, no to nie dajmy się zwariować, one są fikcyjne. Oczywiście. Mamy córki, tak? Natomiast to było dla mnie bardzo ważne i od początku wiedziałam, że musi mieć dziecko, dlatego że po prostu nie było takiej bohaterki, a ja bardzo lubię być pierwsza. I umiesz i często mówisz o tym, że nie chcesz być fałszywie skromna. No dostałam za tą moją nieskromność i za moją bezczelność już tyle kopniaków, naprawdę, ale ja po prostu uważam, że to nie jest tak, że ja się chełpię. Po prostu to jest tak, że należy znać swoją wartość, ponieważ jeżeli ja w siebie nie będę wierzyła, to nikt we mnie nie uwierzy. Ja naprawdę się bardzo trudzę, żeby pewne rzeczy wykonać. Natomiast później, kiedy już wtoczyłam ten syzyfowy kamień na górę, bo za każdym razem, jak pracuję nad książką, to jest to dokładnie to samo. To nie jest tak, że mi to przychodzi o tak. Znaczy, ja zazdroszczę niektórym autorom talentu. Naprawdę chciałabym mieć. Natomiast mi wszystko idzie ciężko. Zapis mi idzie ciężko, zbieranie danych mi idzie ciężko. Wszystko jest po prostu takie trudne, a jednocześnie uwielbiam to. Uwielbiam przekraczanie tych granic. To tak jak ćwiczenie tego utworu. A potem, kiedy już on jest na górze, to ja się po prostu czuję jak mistrz świata i znowu bym chciała pisać następną, wobec czego nie widzę powodu, dlaczego miałabym nie powiedzieć, że nie było mi wcale łatwo, ale uważam, że to jest dobre. Nie lubię fałszywej skromności, nie lubię kokieterii i nie lubię krygowania się. Hipokryzja jest mi obca. Prędzej wolę usłyszeć gorzką prawdę, aniżeli słodkie kłamstwo. Natomiast każdy ma prawo do oceny tego, co napisałam. Naprawdę nie ma powodu, dlaczego w naszych dzisiejszych czasach pisarze nadal mieliby siedzieć w swetrach w kąciku i mówić, no tak, tak mi się udało. Po prostu tak tutaj kroiłam pomidory, tu odkurzałam i nagle wymyśliłam opowieść. I no i jest te 840 stron. Tak byś wolała, żebym mówiła? Nie, ja podziwiam cię za to, że mówisz otwarcie i odważnie o sobie i uważam, że to bardzo polskie ta fałszywa skromność i bardzo niepotrzebna nasza cecha. To nie jest żadna odwaga. Uważam też, że... W Polsce może trochę tak jednak. Sama powiedziałaś, że dostałaś za to. Nie, cały czas dostaję, ale to jest też tak, że dostaję dlatego, że jestem kobietą. Kiedy mężczyzna mówi te same rzeczy, a jest wielu autorów. Tak. Którzy nie mają problemu z nazwaniem rzeczy po imieniu. Tak, jestem świetny. To nie dostają po głowie, natomiast jestem dziewczynką. I dziewczynka powinna być grzeczna. A ponieważ nie jestem, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Wredna Wenera. Chwali się. A ja cię za to podziwiam i obyś się nie zmieniła. Proszę.